ze śmiercią. Śmigielska władza kojarzy mi się ze śmiercią człowieka. Znanego, szanowanego, lubianego. I to, co zrobiła przy tej śmierci śmigielska władza, jest bezczelne i wyjątkowo podłe. Ktoś tu ponosi moralną odpowiedzialność za śmierć świętej pamięci pana Feliksa Banasika. Przy jego zwolnieniu z pracy śmigielska władza wytoczyła mu serię zarzutów, których pan Feliks Banasik zwyczajnie nie przeżył. Sposób zwolnienia był niesłuszny, co potwierdza treść ugody sądowej podpisanej przez śmigielską władzę w październiku ubiegłego roku. Od października nie ma już dyscyplinarnego zwolnienia, a od 3 marca 2015 roku nie ma wśród nas Feliksa Banasika. Cofnięte zarzuty nie cofnęły śmierci pana Feliksa. Przypadkiem pierwszą z decyzji burmistrzyni Śmigla Małgorzaty A. po ledwo wygranych w drugiej turze wyborach na burmistrza Śmigla w 2014 roku było zlecenie audytu w komunalce. Przypadkiem audyt robiła prezes śmigielskich wodociągów pani G., Marek S., prokurent w tej spółce, a audytorem wiodącym był pan P., który przypadkiem po audycie, po śmierci świętej pamięci Feliksa Banasika, dzierży jego stanowisko po dziś dzień. Gminny układ ma się dobrze. Przetarg na Centrum Kultury w Śmiglu kosztował prawie 6 milionów złotych. Ktoś, kto zarabia 3000 złotych miesięcznie, musiałby pracować ponad 150 lat, by zarobić taką kwotę. A ktoś, kto miesięcznie odkłada 1000 złotych, musiałby odkładać 475 lat. Mówię o tym, bo przypadkiem przetarg na termomodernizację Centrum Kultury w Śmiglu wygrały śmigielskie wodociągi, których nowym prezesem po wygranych wyborach w 2014 roku została pani G., która później przeprowadzała audyt w komunalce, po którym został zwolniony pan Feliks Banasik. Przypadkiem wodociągi, wygrywając przetarg, nie miały możliwości wykonania takich robót i przypadkiem zleciły to firmie, która przypadkiem przez pomyłkę zrobiła drogie marmurowe ławki na śmigielskim rynku. I w końcu przypadkiem nadzór inwestorski przy tej inwestycji wartej prawie 6 milionów złotych wygrała komunalka, której kierownikiem jest pan P., czyli wiodący audytor ze zwolnienia, po którym umarł pan Feliks Banasik. Przypadek? Nie sądzę. Gminny układ ma się dobrze. Przypadkiem też śmigielska władza poszła na ugodę z wdową dopiero wtedy, gdy w 2021 roku na wokandzie w Sądzie Pracy w Lesznie widniała sprawa pani G. przeciwko śmigielskiej władzy. Przypadek? Nie sądzę. Tych przypadków jest dużo i chciałbym powiedzieć śmigielskiej władzy, począwszy od najgorszego radnego, po sam szczyt waszej bezczelności, że doprowadziliście do sytuacji, w której wdowa musiała sama, bez męża, bez jego wiedzy, mierzyć się prawie 7 lat z nieograniczonym budżetem Śmigla. Tylko dlatego, że no właśnie. Dlaczego? Kto za to odpowie? Fakty są takie, że pani Małgorzata A. zatrudnia panią G. na stanowisku prezes wodociągów. Następnie pani G. razem z panem P. jadą na audyt do komunalki. Audyt zamiast kilku czy kilkunastu tysięcy złotych przypadkiem kosztuje tylko 300 złotych. A potem stanowisko po zwolnionym i zmarłym już Feliksie Banasiku obejmuje audytor wiodący pan P. Przypadek? Nie sądzę. Potem mamy śmigielski Monty Python. Już nie mogę tego znieść. Przy termomodernizacji Centrum Kultury za prawie 6 milionów. Potem po prawie 7 latach okazuje się, że zarzuty wobec Feliksa Banasika były
Niesłuszne. A gminny układ ma się dobrze. W trakcie tych 7 lat pani G znika z gminy i zwalnia się jej stanowisko. Pojawia się moment, w którym ktoś, kto przejmie wodociągi, podpisze się własnym nazwiskiem, że wszystko w nich było robione zgodnie z prawem. Ja tego nie neguję, że coś było robione nie tak, ale to dokładnie wtedy śmigielska władza łączy wodociągi i komunalkę, w efekcie czego pan P, szef komunalki, audytor wiodący, zostaje również szefem wodociągów. Gminny układ ma się dobrze. W związku z czym, cóż tak naprawdę się zmienia w wyniku połączenia spółek, że muszę to konsultować z pracownikami? A więc radni kadencji 2014-2022 mają tu swój czynny udział. Dlatego mam pytanie do każdego faceta w Śmiglu, a do radnych w szczególności. Jak byście się czuli, gdyby to was zwolniono dyscyplinarnie? Potem zarzuty okazałyby się niesłuszne, a wasza żona, wasza rodzina sama musiałaby się przez 7 lat mierzyć z taką bezczelnością. I jeszcze jeden przypadek. Pani Małgorzata A. utworzyła taki twór Aktywny Samorząd, Śmigiel, Czempiń, Krzywiń. I dziwnym przypadkiem scenariusz zwolnienia kierownika w Czempiniu był praktycznie ten sam. Osoby przeprowadzające audyt te same. Tylko w Czempiniu kierownik przeżył zwolnienie i gmina już po którejś rozprawie wystąpiła o ugodę. A w Śmiglu za pieniądze mieszkańców śmigielska władza urządziła prawie 7 lat batalii sądowej i poszła na ugodę w 2021 roku, przypadkiem wtedy, gdy pani G, ta z audytu, sądziła się ze śmigielską władzą we swojej sprawie. Może rozprawa pani G nie miała wpływu na podjęcie decyzji przez śmigielską władzę? Gminny układ ma się dobrze. Może były inne powody? Gdzie przez 7 lat byli radni w tej sprawie? Gdzie były media? Jeśli media nie wiedzą, o co pytać, to proszę zapytać śmigielską władzę, jakie podłe były propozycje ugody, na które absolutnie nie zgodziła się rodzina pana Feliksa. 7 lat kosztów sądowych, prawników, dojazdów, zwolnień z pracy na rozprawę i imię pana Feliksa Banasika zostało oczyszczone. Wdowa dostała za to 0 zł, bo jedyne, na czym jej zależało przez te 7 lat, to oczyścić dobre imię swojego męża. Skoro zarzuty były niesłuszne, kto odpowie za to dyscyplinarne, niesłuszne zwolnienie? Powiem tak. W latach 40. powiedzielibyśmy, że Hitler i Stalin robili czystki. W latach 80. można by powiedzieć, że partia stawiała swoich na stanowiskach, żeby robić machloje. A w latach 20. XXI wieku zapewne chodziło o sprawiedliwość. Gdzie po 7 latach jest sprawiedliwość? Wice Śmigla Marcinie J. Moje kondolencje z powodu utraty taty. Nie pytam, jak to jest, bo kiedyś sam się dowiem. Ale mam pytanie. Jak byś się czuł, gdyby po 6 dniach od pogrzebu twojego taty ktoś zwymiotował wypowiedź na temat jego pracy, a po 7 latach udowodniłbyś w sądzie, że ta wypowiedź, że te zarzuty to było zwykłe pierdolenie? Przeprosiłeś już wyborców za ten artykuł? A może nie tylko wyborców powinieneś przeprosić? Co trzeba mieć w głowie, by 6 dni po śmierci pana Banasika zwymiotować taki tekst? Burmistrzyni Małgorzata A., która w 2014 roku ledwo wygrała w drugiej turze wybory, na swoim Facebooku napisała kiedyś wpis, że na każdego znajdzie się paragraf. Dodając do tego wpisu wymowne zdjęcie o pierdolonym warunku patrzenia w oczy. Pani Małgorzato,
Niech pani ten pierdolony warunek spełni. I patrząc prosto w oczy rodzinie świętej pamięci Feliksa Banasika, powie, że na każdego znajdzie się paragraf. W tym swoim idiotycznym wpisie napisała też: człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Można powiedzieć, że niesłusznymi zarzutami zniszczono życie pana Feliksa i jego rodzinie. Ale nie da się pokonać tego, jak dobrze mieszkańcy Śmigla wspominają pana Feliksa i tego, co zrobił przez połowę swojego życia dla mieszkańców. Na rozprawie sądowej lekarz zapytany przez sędziego jednoznacznie stwierdził, że dyscyplinarne zwolnienie mogło przyczynić się do śmierci pana Banasika. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jakby to było, gdyby to twój tata, twój mąż, ktoś tobie bliski, poświęcił połowę swojego życia dla miasta Śmigiel, dla jego mieszkańców, a potem przyszłaby nowa władza, zwolniłaby go dyscyplinarnie, w zasadzie niesłusznie. A potem ty musiałabyś przez prawie 7 lat udowadniać w sądzie i walczyć o jego dobre imię, mierząc się z taką władzą. Wtedy też by ci się tak podobały kwiatki na rynku? Feliks Banasik urodził się w 1957 roku. Zmarł 3 marca 2015. 6 dni po jego śmierci pojawił się karygodny wywiad, a pod nim kilka nieprzychylnych komentarzy pisanych w podobny sposób, tak jakby przez jedną osobę, może dwie. Było też wiele pozytywnych komentarzy. Jeden z nich pozwolę sobie przeczytać w wersji zaktualizowanej. Zmarłemu szacunek, żyjącym sprawiedliwość. Ciszej nad trumną ludzie i ludziska. Jest rodzina przecież. Nie wstyd wam tak po ludzku, tak normalnie? Tylko jad sączycie? Trzeba umieć znaleźć równowagę, rozsądek i umiar w ocenach i w komentarzach. Ponieważ bardzo łatwo przychodzi kogoś pomówić, oczernić, łatkę przykleić. Świętej pamięci pan Feliks Banasik był państwowcem. Jak ktoś nie wie, co to jest, proponuję zapytać wujka Google. Zmarłych się nie sądzi, zmarłych się wspomina dobrze lub w ogóle paszczy się nie otwiera. Człowiek od 20 lat pracował dla dobra miasta i zapłacił za to zdrowiem i w rezultacie tym, co każdy z nas ma najważniejsze, własnym życiem. Nie doczekał emerytury. Nie będzie się cieszył spokojnym i bezstresowym życiem emeryta, dziadka. Przypadkowi ludzie nie otrzymują od prezydenta RP Złotego Krzyża zasługi. Otrzymują go ludzie, którzy robią więcej niż powinni, robią coś społecznie, robią z pasją, z determinacją. Bez świętej pamięci Feliksa Banasika nie mogła odbyć się żadna impreza plenerowa. Nie działałaby śmigielska kolej dojazdowa. Przeprowadził zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z epoki papieru z kalką w XXI wiek. I należy o tym pamiętać. Jak ktoś chce szukać haka, to zawsze znajdzie. W myśl leninowskiej maksymy: dajcie mi człowieka, a znajdę na niego paragraf. Aż ciśnie się na ustach stwierdzenie, że może dobrze, że ono odszedł z tego świata i nie musi słuchać wielu kalumnii i potwarzy, za które jeszcze 70-80 lat temu rzucano w twarz rękawiczką i wyzywano na pojedynek według kodeksu honorowego. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą audyty po 8 latach rządów nowej ekipy. Czy ktoś odważy się przejąć tak zadłużoną gminę? Wracając do pogrzebu świętej pamięci Feliksa Banasika, oznaką wielkiego szacunku była ilość ludzi obecnych na cmentarzu, by człowieka godnie pożegnać. Pamiętać należy, że nawet jeżeli kogoś ktoś nie lubi, to szacunek i tak się człowiekowi należy za życia i po śmierci. A kto jest bez winy, to można mu ją przypisać. I obyście długo i w zdrowiu hejterzy żyli. Jeszcze raz kondolencje dla rodziny świętej pamięci zmarłego. I proszę, niechże ktoś w końcu uderzy pięścią w stół, bo normalnie szlak człowieka trafia i krew się burzy, patrząc na to wszystko.